Był już agentem, skakał do wody, był reporterem na Mistrzostwach Europy, a teraz powalczy w MMA. Kilka walk w swoim życiu już stoczył, ale zobaczmy, jak wygląda na tle mistrza olimpijskiego i zawodnika UFC. Czy lubię się bić? Nie, chyba. Choć wszyscy mówią, że jestem agresywny, że to nie, no to takie trochę bzdura. Często są takie sytuacje, gdzie z małej rzeczy robi się wielkie rzeczy. Po to tylko, że jak ktoś znany coś zrobił, to już nie wiadomo co było. Wspomnę samo Mielno, które wielka bitka była niby z policją, a tam w ogóle nie było żadnej bitki. W ogóle. Ani jednego ciosu. Chyba policjant jeden tam uderzył mojego kolegę, ale ja tego nawet nie widziałem, nie? Wiadomo, że ja nie będę już nigdy tym fajterem z pierwszych stron gazet, ani takim jakimś, powiedzmy, zawodowcem. Ale no, mam taką federację, dostałem propozycję, cieszę się bardzo, bo mam kilka fajnych motywacji. Motywacji do treningu, motywacji do czyszczenia organizmu, motywacji do dobrego odżywiania się, motywacji do tego nawet, że nie piję alkoholu, kiedy są jakieś imprezy. Jak wspominasz starcie z Zinedinem Zidanem? To nie było żadne starcie, to była po prostu wojskowa, zwykła walka. Pater s'appelle Piotr Cizerski, c'est le Polonais de Saint-Étienne. Gdzie Zidane mnie uderzył głową, a ja go oddałem mu łokciem. J'suis nerveux. Starcie to są teraz, kiedy masz rundę, kiedy masz sędziego, kiedy masz 3 minuty. Tam to była zasada taka, że masz mecz i próbujesz wkurzyć przeciwnika. No i myśmy się jakby pouderzali jak młode koguciki. No ja miałem 21 lat, Zida 21 lat. Wtedy nikt nie wiedział, że on będzie tak dobrym piłkarzem, najlepszym na świecie. Mamy kilku dobrych zawodników. Mamy Michała Oleksiejczuka, mamy Szymona Kołeckiego, Trypsona, czyli Pawła, który będzie walczył w tej mojej federacji FFF. W porównaniu do tej grupy, to ja nie mam żadnego atutu. Żadnego, bo to z każdym z tych chłopaków przegrywam. Jestem dumny, szczęśliwy, że mam fajną grupę, super trenera i że oni mi po prostu zaakceptowali mnie, można powiedzieć, jak swojego, gdzie mi daleko do ich umiejętności. No i mnie szanują, nie? Szanują mnie w ten sposób, że mnie, wiesz, okładają, powiedzmy, lekko. Szymon Kołecki ma, nie wiem, 8 czy 9 walk i widzę, jak on ciężko trenuje, jak się przygotowuje, to naprawdę szacunek do jego jakby przygotowania, ale to chyba jego dusza sportowca też daje mu to, że kiedyś był takim sportowcem zdyscyplinowanym i teraz widać tą jego dyscyplinę. I rzeczywiście podjąłem wyzwanie, oceniłem przeciwnika, że może jest niezłym bokserem, bo nieźle boksuje, ale jest to przeciwnik gdzieś w moim zasięgu. Grając w takim meczu TVN, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ja mu zwracałem uwagę, że Greg, no musisz tak kopać piłkę. No on się troszkę tak jakby obraził, a może byśmy się spróbowali w walce, nie? No ja tak mówię, jakiej walce, nie? O czym on mówi, nie? A ja nie wiedziałem, że on boksuje. I teraz wiem, że to było wyzwanie w sumie na serio. Jesteś w stanie nam zdradzić, ile za taką walkę można dostać? Wiesz co, są to pieniądze bardzo dobre. Wydaje mi się nawet, że powiedziałbym, że duże, bardzo duże. Chyba nie płacą mi za to, że jestem dobrym fajterem, tylko płacą, że byłem dobrym piłkarzem. Samochód sobie za to kupisz? Czy byłbym w stanie? No wiesz, samochód i za 20 tysięcy kupisz używany. Dupę wysuń w stronę ściany. Wystarczy. Nie żałujesz tej walki w Dębicy ze starszym panem z Gdańska? Wiesz co, to nie było też walki, to troszkę ja się wygłupiłem. Starszy pan, który wszedł,
de facto po alkoholu na boisku i zaczął, wiesz, wyzywać mnie. Ale no co zrobisz, no, on, jego poniosło, mnie poniosło. Doszliśmy później do porozumienia wspólnie. Pogodziliśmy się, co jest najfajniejsze. Nie było żadnej rozprawy, to co też media pisały, nie wiadomo co oni. I niech tak zostanie. Gdzieś tam autokar się zatrzymał i kibice chyba was zatrzymali. Tak, ale to widzisz, to była sytuacja taka, gdzie w zasadzie no, ja podjąłem wyzwanie, żeby się obronić, bo nie kibice nas zatrzymali, tylko myśmy się zatrzymali, bo tam było jakieś kilka restauracji. Wiadomo, jak po meczu wygranym trener zezwala na jakąś pizzę. Zatrzymaliśmy się gdzieś pod Szczecinem i tam jacyś kibice byli Pogoni Szczecin, którzy nas wyzywali, który jeden z tych kibiców wyzwał mnie na pojedynek. Przyjąłem jakby to wyzwanie, no i tam żeśmy się troszkę pobili. No szczęście miałem takie, że go trafiłem ja. Uważam, że to są rzeczy takie, które nie powinny się zdarzyć. Po co nas wyzywacie? Przecież wiadomo, że ja ubieram koszulkę i gram dla klubu, który mi płaci i który reprezentuje. No co mam się położyć? No to jaki ja będę sportowiec? No będę żaden sportowiec. Chyba ja raczej wygrałem, a doszło na koniec do tego, że żeśmy sobie wszyscy zdjęcia robili. No i po co była ta bitka, jak mogliśmy od razu przejść do zdjęć? Bicie obalenia, bicie obalenia, bicie obalenia. Na ostro, bomby i jest! Tak, super, leć, jest! Tak, i dosiad, pchaj na dosiad, pchaj! Tak, bomby! Lewy, prawy, lewy, prawy, tak, super! Okej! Kopa na łeb, powtórz! Hej, tak, dobrze! Dziękuję. Hej, tak! I dawaj, dawaj, jedź! Tak, łapy, 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 kop! Tak, tak, i bomby! Lej go! Lej go! Lewy, prawy, lewy, dawaj, jedź! Tak, dobrze! Tak, hej, i dawaj, i teraz bierzesz rękami! Teraz, jedź, jedź, tak! Uwierzcie mi, że w piłce nożnej jest więcej kontuzji po treningach czy po meczach, gdzie są wiązadła zerwane, gdzie chłopaki mają, czasem się zderzą głowami, nosy porozbijane. Jest więcej kontuzji niż tutaj w sportach walki. I powiem ci dlaczego. Dlatego, że w piłkę grasz do końca, prawda? Trener ci każe na treningach grać na maksa. Tutaj sobie odpuszczamy, po prostu szanujemy siebie nawzajem. I ja wiem, że ci chłopaki nie wykorzystują swojej siły na ulicy. Oni mogliby pokonać może każdego. Oni nie chodzą po ulicy, nikogo nie szukają zwarcia. Oni często właśnie rozwiązują, jak się gdzieś coś dzieje, panowie, proszę się rozejść i są raczej takimi dobrymi sędziami. A takie spotkania na ulicy to jest największa głupota, jaka może być. A nóżce się okaże, że to jest chłopak trenujący po 10 lat albo więcej i może, tak ty wiesz, kokardkę z ciebie zrobić. Nie, że ci zrobi krzywdę, ale wiesz, no ty tak... Ty się naciąłeś tu na sali, że ktoś był niepozorny. Ja myślałem, że wiesz, miesiąc potrenuję, to będę tam walczył z nimi, wiesz, jak równy z równym. 4 ciosy. I jest jak... Ty, dobrze mi. Jaki będzie wynik walki z Gregiem Collinsem? Wiadomo, że ja, no przecież... Co to za sportowiec, który ci powie, że nie, no przegram, nie? Szanuję swojego przeciwnika, wiem, że ma dobre cechy, potrafi boksować, ale mimo wszystko postawiłbym na siebie, bo będę dobrze przygotowany. Jak na jego umiejętności myślę, że będę lepszy i wygram tą walkę.